Dobrze, jest! Jestem najlepszym chyba graczem wymiataczem na świecie. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Clone Drone in the Danger Zone. Spróbujemy zajść jeszcze dalej niż poprzednio. I dzisiaj zrobimy sobie challenge, taki mały challenge, że dzisiaj nie używamy łuku. Jak wiecie, w poprzednim odcinku głównie, nie tylko, ale głównie używaliśmy łuku. I wyszło to naprawdę całkiem dobrze. Dzisiaj postaram się rozwinąć te umiejętności, które będą nam pozwalały dobrze władać mieczem. Myślę, że to będzie naprawdę fajna zabawa, jeżeli was również to ciekawi, to intro. Shana Robbins! Jesteśmy atletą, więc raczej dobrze to wróży na naszą przyszłość. Więc zaczynajmy. No, jak zawsze, pierwsza arena. To 1 na 1, myślę, że nie za bardzo pamiętam, jak się walczyło 1 na 1, ale zobaczcie, no pięknie, pozamiatane, wracamy na dół i ulepszamy sobie coś ciekawego. Okej, czas na ulepszenia. Co możemy ulepszyć? Coś, co pozwoli nam, chyba że na przykład, nie, co nam pozwala tutaj walczyć lepiej mieczem? Nie ma chyba czegoś takiego, nie? Kick. Pierwszy niech będzie kick, potem weźmiemy sobie coś, nie wiem, jetpack. I zobaczymy. No tak naprawdę nie ma tutaj zbyt dużo umiejętności, które pozwalają walczyć mieczem. Ale kick i na przykład tarcza na ten, którym się kopie, tym, tak? Mhm. Dobra, wykopany. Prawie on mnie wykopał. Dobra. No jesteśmy najlepszymi kickersami na świecie, patrzcie. Ej, to jest też dobry pomysł, patrzcie, żeby ich wkopywać, wiecie co, nie? Dobra, nie wiem jak to zrobiłem, ale żeby wkopywać ich tutaj w te piły mechaniczne i wszystko inne. Udało się, więc lećmy dalej. Archer robot, więc teraz weźmiemy sobie blokowanie strzał. Tylko po to, żeby móc też zabijać wrogów tymi strzałami, bo jak wiecie, blokując strzały możemy je po prostu odbijać. I możemy zabijać ludzi tymi strzałami, które sobie odbijemy. Więc na przykład niech on tutaj, będę przed nim i niech on do mnie strzeli. Widzicie? Widzicie o co chodzi? No to spróbujmy. Okej, okay, ten uległ? Nie uległ. Noga mu. Zapomniałem, że ja blokuję tylko przed sobą strzały. To nie wyszło za dobrze. Spróbujmy raz jeszcze. Antoine Winters. Zobaczymy, jesteśmy beautician, czyli byliśmy modelem? Chyba tak, więc pasuje to do mnie idealnie. No wiecie, jak wszyscy wiedzą, to jestem najpiękniejszą osobą w polskim internecie, bez dwóch zdań. Może jeszcze nie jestem najlepiej wysławiającą się osobą w internecie, aczkolwiek najlepiej walczącym robotem wkrótce będę. Już nawet chyba jestem, więc idźmy ulepszyć się. Okej, okay, wezmę sobie to unbalance. Nie do końca wiem, co to nam da, aczkolwiek wydaje mi się, że to wtedy, kiedy oni będą próbowali nas obrócić, znaczy wywrócić. A chciałbym mieć tego power-upa, że szybciej po prostu wstaje, kiedy jestem uderzony, więc teraz patrzcie, dobra, zabijamy, teraz kolejny kick, zabijamy, dostałem w rękę, zabijamy, dobra, łucznicy będą problemem, będą dość takim poważnym problemem, więc nie mogę się zbytnio do nich odwracać tyłem, ty giń, okej, okay, no i ci raczej już będą tutaj easy. Bo te strzały mogę po prostu blokować, więc sobie tutaj w nich wbijam, zabijam, no i to się nazywa pasja, to się nazywa bardzo dobre. I co, cwaniaczku, co, cwaniaczku? Dobra, zeskoczmy, idźmy ulepszyć kolejną rzecz. A fajnie się walczy tym mieczem, kopanie jest naprawdę overpowered, bo wystarczy, że je kopniemy ich i oni się upadają, my ich zabijamy i tyle. Teraz będziemy ze Spider-Tronem, więc weźmy get up, bo jak wiecie, Spider-Tron wywala, te jego bomby przewracają, a my będziemy dość sporo, jeżeli jesteśmy bez łuku, walczyć z tymi jego bombami. Więc wydaje mi się, że to może naprawdę nam się całkiem fajnie przydać w tych naszych dzisiejszych rozgrywkach. Okej, okay, na razie wychodzi to całkiem sprawnie. Po prostu ich wyczekuję. Kurde, no oni już naprawdę jakoś zaczęli dobrze walczyć. Okej, okay, udało się. Teraz został sam Spider-Tron. Ja myślę, że ja po prostu będę od niego szybszy i wskoczę mu na twarz. Patrzcie, zrobię tak. Ha! Easy, Spider-Tronie. Pamiętam, jeszcze kiedyś podcinałem mu nogi, a teraz wiem, że wystarczy skoczyć i uderzyć go w głowę, więc idzie naprawdę całkiem fajnie. Okej, okay, teraz będą te lepsze roboty wojenne. I co nam by mogło tutaj? Jetpack? Myślę, że jetpack byłby pomocny do uciekania po prostu.
Jakimś cudem mi się udało już poskładać kilku. Czy oni w sumie bardziej to siebie poskładali, niż ja ich poskładałem. Aczkolwiek, no widzicie, oni sami siebie składają. Jest! Poskładałem ich samym mieczem. Znaczy, tam siebie pozabijali, ale tak czy siak wyszło naprawdę fajnie. Więc lećmy dalej. Myślę, że teraz możemy sobie zainwestować w jednego klona. Co by się nie działo, jesteśmy już całkiem powerful. Więc możemy uciekać, możemy walczyć, możemy kopać. Dużo rzeczy. Myślę, że teraz pójdzie nam naprawdę fajnie. Wchodźmy do gry. Dobra, najpierw myślę, że warto byłoby całkiem poważnie zainteresować się. A nie, tutaj też są łucznicy. O nie. Tutaj też są łucznicy. Dobra, najpierw rozwalmy tutaj pajączki, co? Jeden pajączek rozwalony. Został jeszcze jeden. No i są łucznicy również. Z łucznikami to ja nie wiedziałem, że będę się bił. Stało mi jeszcze... Aha, ale jedno życie i tak będę musiał chyba zacząć od nowa, co? Nie, będę musiał zacząć stąd. Stało ich kilku tak naprawdę. Jeden łucznik. Jeden typ... A, on dalej rzuca bomby, więc zniszczmy go zanim... Dopóki mamy jeszcze czas. Okej, ten tutaj leży. Tego łucznika by się przydało tutaj poskładać. Ale fart! Nie, nie trafiłem kopniakiem. No fajnie się walczyło, co wam powiem, fajnie się walczyło. Próbujemy raz jeszcze. Russell Mills, zobaczymy jak Russell Mills poradzi. Lubię niebieski kolor. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Cail Macmillan. Zobaczymy, może on sobie lepiej poradzi. W poprzedniej walce, wiem, że tego nie widzieliście, najpierw uciął mi nogę i myślałem, że to już tyle. A potem okazało się, że mnie jeszcze uderzył w skoku i było całkiem słabo, więc zobaczymy. No wrócę do was pewnie na troszkę wyższym poziomie, bo tego nie będę wam pokazywał. Jestem już całkiem spoko, jeżeli chodzi o walkę mieczem i myślę, że to będę dzisiaj chciał poprawić. Tak, teraz są dwa Spider-Trony, do tego dużo tych lepszych tutaj wojowników i dwóch Arrowmenów. Myślę, że to będzie całkiem pomocne. Raz, dwa. Dobra, dwa Spider-Trony już poszły lulu. Więc rozwalmy tutaj łuczników. Łucznicy tutaj działają całkiem dobrze. O! Stało mi tylko dwóch łuczników jeszcze. Myślę, że łuczników będzie dość łatwo pokonać, co? Dobra, jeden łucznik. Gin! Patrzcie, udało się! Pierwszy raz przeszedłem tak daleko i wcale się nie spodziewałem, że to zrobię. Nowe archery będą, więc ulepszmy na maksa blokowanie strzał. Nie wiem, co to znaczy właśnie, bo tu jest napisane, że w trzecim blokowaniu strzał będziemy deflect projectiles at target you look at. Nie do końca wiem, co to znaczy. Zobaczymy, jeszcze tego nie miałem, więc wejdźmy na arenę i przekonajmy się. Dobra, jest trzech lepszych łuczników. Czym ci lepsi łucznicy będą się tutaj kierowali? No pewnie będą mieli lepsze strzały, nie? Pewnie tak. Okej, jeden poszedł. Się tutaj czaskać. Ej, oni mają miecze też! Tego się nie spodziewałem. Znaczy, w sumie się spodziewałem, ale nie wiedziałem, że aż tak tacy dobrzy będą. O nie! Dobra, wyszło. Myślałem już, że mnie trafił. Było całkiem... kurde, dobrze, bo wygrałem. Okej, teraz będzie więcej oponentów, ale co my jeszcze możemy dać? Więc dam sobie klona jednego, co by mieć więcej szans po prostu. Zawsze jak daję klona, to przegrywam. Nie wiem czemu, może wtedy czuję się zbyt jakoś bezpiecznie. Aczkolwiek myślę, że dam sobie tutaj radę. Tutaj będzie więcej przeciwników i to tych zwykłych. Więc spoko, w sumie całkiem spoko. Wyszło. Jest, umarł. Tylko czemu tak łatwo? On dostał tylko raz i umarł. Okej, tu jest ich całkiem dużo. Ten też umarł. Kolejny chyba nie żyje. Czy żyje? Kurde, no tutaj jest już ciężko, bo... Oni są dość szybcy. Ten bez nogi już jest na hita chyba, co? Jestem w samym środku walki. Zostało mi tylko trzech. Dwóch bez nóg. Zostało mi dwóch. Jeden bez nóg. Kurde, idzie mi całkiem... Dobrze, jest! Jestem najlepszym chyba graczem, wymiataczem na świecie. Mówią, że kolejna walka będzie dość trudna. Jestem już naprawdę dobry, więc no ulepszmy sobie te trzy tutaj na maksa i kupimy najwyżej jeszcze jednego klona. Nie wiem, czy możemy nawet. Tak, możemy pięciu. Dobra, więc zobaczymy. Może tym razem uda nam się przejść tą grę. Co wy o tym myślicie? Co teraz? Okej, jeden koleś tylko? Że to jest jakiś nowy wojownik. To jest ten wojownik, co
co był łucznikiem wcześniej. Ten bardzo szybko się podnosi, kiedy zostaje wykopany, więc nie mamy zbytnio czasu, żeby go tutaj z nim walczyć. Dobra, mam jeszcze jedno życie. Tutaj to moje drzewko rozwoju wyszło... Pokonałem go. Co? When they do, I'm going to lower the force field, and you're going to run through them. Run, and don't stop. Okej. Okay. Here we go. Okej, przyszedł jakiś robot i powiedział, że mam tamtędy wybiec. Że ona pomoże mi uciec, bo w końcu pojawił się ktoś, kto potrafi walczyć. I co się tam stanie? Uciekam. 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 Gdzie mam biec? Nie wiem, biegnę na dół. On mówi tutaj, ktoś mówi, że nie ma, kurde, wyjścia z areny. Co się dzieje? Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli jakiś komputer chce nas uratować, ale musimy... You beat the alpha, wygrałem! Serio? Wow, super! Ej, naprawdę była fajna gra, jeżeli ją rozwiną dalej, to będzie naprawdę super historia, bo fajne... Nie spodziewałem się kompletnie tego, że na końcu będzie coś takiego i nie spodziewałem się, że to będzie koniec. Myślałem, że będzie jeszcze więcej, jeszcze trudniej. A daliśmy sobie czadu... z tamtym drzewkiem, w następnym odcinku chyba zrobimy inne drzewko i spróbujemy z łukiem wtedy powalczyć, co? Super, naprawdę bardzo się cieszę. Dobra, tak więc udało nam się przejść Clone Drone in the Danger Zone w trzecim bodajże odcinku. Nie spodziewałem się, myślałem, że jeszcze długo mi zajmie, zanim dam sobie radę, ale było naprawdę fajnie. W dzisiejszym odcinku czułem tą moc, nie spodziewałem się, szczerze powiedziałem, czy nie spodziewałem się. Jeżeli wam się spodobało i chcecie więcej, to jak zawsze zostawcie dużo łapek w górę, pokażcie mi, jak bardzo jesteście ze mnie dumni. Jeżeli chcecie więcej filmów, to zostawcie dzwoneczek na kanale. Jak będziecie w główny kanał Manojek, tam będzie dzwoneczek przy przycisku subskrybuj i wtedy każdy film będzie wam się pokazywał bez względu na wszystko. I jeszcze zostawcie suba pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej. Wtedy będę ja szczęśliwy, najbardziej na świecie. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.